gości dzisiaj będzie, gości. 7 razy 24. Witamy Państwa bardzo serdecznie, witamy słuchaczy Polskiego Radia 24 i oczywiście widzów Telewizji Republika i rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są Pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, serdecznie. Pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska. Pan minister Jacek Sasin, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Pan poseł Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe i również Koalicja Europejska, Wspólne Listy. Pan marszałek, widzę, że panu posłowi nie do końca się to powitanie podobało, ale będziemy o tym za chwilę rozmawiać. Pan Adam Bielan, Porozumienie, wicemarszałek Senatu, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No, mieliśmy dużo konwencji, może dużo i wiele przemówień, bo to tak chyba raczej należałoby na to zwrócić uwagę. Wczoraj pierwsza taka duża konwencja Koalicji Europejskiej i wcześniej, przepraszam, później jeszcze też Koalicja Prawa i Sprawiedliwości, tym razem w Kadzidle od Prawa i Sprawiedliwości zaczynamy i prezes Jarosław Kaczyński. W tym siedmioleciu, które już mija, to było 8%. 8% dla polskiego rolnictwa z całej tej puli. Chcę powiedzieć, że wywalczymy to, że będzie więcej. Ale to nie wszystko. Chodzi także o to, by nas właściwie potraktowano, jeżeli chodzi o tak zwany program rozwoju obszarów wiejskich. Otóż my będziemy twardo zabiegać o to i potrafimy to zrobić, by Polska tym razem dostała najwięcej ze wszystkich państw, jeżeli chodzi o ten program. To zapowiedzi skierowane do mieszkańców wsi przede wszystkim, bo ta konwencja właśnie miała takich adresatów. Może pan poseł Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej, bo państwo na swojej konwencji, my oczywiście tą konwencję za chwilę będziemy też cytować, mówili o tym, że wasza drużyna to są ci ludzie, którzy potrafią zdobyć największe pieniądze z Unii Europejskiej. Znaczy potrafią zdobyć i zdobyli te największe pieniądze w Unii Europejskiej, bo w tej siedmiolatce, którą obecnie mamy, gdzie tak wiele środków płynie do Polski, trzeba przypomnieć, że budżet tej siedmiolatki jest mniejszy niż budżet poprzedniej siedmiolatki w Unii Europejskiej, ale środki, które dostaje Polska, są większe niż dostaliśmy w poprzedniej siedmiolatce. Więc udało się Tuskowi i Lewandowskiemu zrobić taki, no powiedziałbym, majstersztyk, że mimo spadku ogólnych nakładów w budżecie europejskim, Polska dostaje więcej niż w poprzedniej siedmiolatce. Natomiast na następną siedmiolatkę no mamy kiepską na razie perspektywę, bo środków jest więcej niż w obecnej siedmiolatce, ale Polska dostaje dużo mniej, tym również na obszary wiejskie. Taki jest stan na dzisiaj. Co więcej, środki mogą być uzależnione od przestrzegania prawa, od praworządności w kraju. Wtedy środki dla Polski mogą być po prostu zawieszane, jeśli będziemy dalej toczyć te spory z wartościami europejskimi, zasadami sądownictwa, praworządności, które Unia Europejska uznaje. Panie pośle, przepraszam, bo wy państwo sami, państwa reprezentanci, między innymi pani poseł Róża Thun, która jest twarzą, jedynką listy Koalicji Europejskiej na Małopolskę i województwo świętokrzyskie, państwo sami domagają się tych zawieszeń, to znaczy to państwo są motorem i popierają państwo, no bo takie są wypowiedzi chociażby pani Róży Thun, ale nie tylko. Wnioskują państwo o to, żeby takie zawieszenia były. Pani, no nie wnioskujemy. Dlaczego? A przepraszam jest, bardzo. Przepraszam bardzo. Może, pani Róża Thun pani, może ja w wielu wywiadach to mówi. A może ja odpowiem, dobrze? No tak, tylko tak. Że na temat. Więc wnioski w tej sprawie Komisja Wenecka składała. Ktoś tak, że Unia jest podejrzana tutaj. ONZ-u, Rada Europy, ocen tego, że w Polsce system sądownictwa pod rządami PiS-u nie odpowiada standardom europejskim, jest bardzo wiele, z bardzo wielu źródeł. I my też uważamy, że Unia Europejska jest po to, żeby te zasady, które w niej obowiązują, zachodnie zasady obowiązywały, żeby w Polsce nie obowiązywały wschodnie zasady. I wzywamy rząd PiS-u, żeby wycofał się z tych zasad, z tych rozwiązań, które, że tak powiem, podporządkowują sądownictwo politykom i nie robią z niego niezależnego sądownictwa, które obowiązuje w Unii Europejskiej. Oczywiście Unia Europejska jest po to, żeby bronić praw człowieka do sprawiedliwego, niezależnego sądu, a nie do sądu pisowskiego. I będziemy się odwoływać do sądu, do Trybunału Sprawiedliwości, czy do innych organów unijnych. W
wtedy, kiedy prawa człowieka w Polsce będą zagrożone. Panie, bo za chwilę oddam głos panu posłowi, w Polsce są sądy pisowskie? No niestety, pan Ziobro dąży do tego, żeby sądy były pisowskie, żeby była Krajową Radę Sądownictwa, no Krajowa Rada Sądownictwa. A jaki to jest sąd pisowski, pan powie? Pisowski! Po prostu nie rządzi w Polsce są. No bo mohery tak mówią, że w sensie negatywnym. Głupie mohery. Ale nie to nawet, że ateiści, ktokolwiek. Ludzie nie wiedzą, co to jest. Tak blisko, że to jest coś złego. Bo główny organ, który ma przestrzegać niezależności i pilnować niezależności sądownictwa, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, została podporządkowana politykom. Zostali wybrani sędziowie, którzy są tajnie rekomendowani, nie wiadomo przez kogo, wybrani przez polityków. O tajności dzisiaj też będziemy jeszcze rozmawiać. Pan poseł Paweł Święcicki. Nie gwarantuje, że Krajowa Rada Sądownictwa może się zawieszona została odnieść do tego. Ale ja pana jeszcze zapytam, bo wtedy, kiedy była uchwalana tamta procedura, propozycja i budżet Unii Europejskiej, Polska też miała swojego komisarza, był to pan komisarz Janusz Lewandowski. Teraz też mamy naszego komisarza, jest pani Bieńkowska, Elżbieta Bieńkowska. Czy pan słyszał jakieś wypowiedzi pani Bieńkowskiej, której ona by mówiła, jakie ona działania podejmowała, żeby zwiększyć ten budżet dla Polski, tą pulę dla Polski? Coś takiego było, być może była współpraca pomiędzy polskim rządem a panią Bieńkowską, w którym ona też w jakiś sposób uczestniczyła w tych pracach. Znaczy jedna rzecz, Paweł Lisiecki i Paweł Święcicki, natomiast... A ja powiedziałam Święcicki, bardzo przepraszam. Ja odniosę się tutaj do słów pana posła, bo jak pani redaktor, czy ktokolwiek pyta się przedstawicieli Platformy Obywatelskiej o to, kto tak naprawdę powoduje to, że Komisja Europejska czy organy w Unii Europejskiej interesują się tak mocno sądownictwem polskim, no to nie my, bo to Rada Europy, Komisja Wenecka, a jak później pan poseł się wypowiada, to będziemy donosili do Trybunału w Strasburgu na Polskę, na pisowskie sądy. No to jest właśnie pokazanie tego, że całym spiritus movens tej całej krucjaty przeciwko Polsce jest niestety opozycja w naszym kraju. I to pokazuje, że niestety tego typu wychodzące ataki na Polskę są właśnie inspirowane przez tą opozycję totalną w naszym kraju. Natomiast wracając do tych kwestii związanych z budżetem unijnym. Ale i też z panią komisarz Bieńkowską. Znaczy, to też pokazuje... Polska ma swojego reprezentanta w Komisji Europejskiej. Pytanie znaczy, przynajmniej teoretycznie. Teoretycznie. To też trzeba tutaj zerknąć na to w szerszy sposób, bo zarówno Platforma Obywatelska, jak i inne partie wchodzące w skład Koalicji Europejskiej twierdzą, że one wywalczą dla Polski furę pieniędzy i mało tego wskazują, że jak Prawo i Sprawiedliwość znajduje się w mniejszych ugrupowaniach w Parlamencie Europejskim, to nic nie znaczy. A tu się okazuje, jak Platforma Obywatelska jest w Parlamencie Europejskim w grupie partii ludowej, to okazuje się, też nie jest w stanie nic zrobić, albo i nawet gorzej, bo często głosuje za tymi rozwiązaniami, które są dla Polski szkodliwe. Przypomnę tylko kwestie związane z takimi rzeczami jak, przepraszam, Nord Stream 2, gdzie państwo nie byliście w stanie tego zablokować, a teraz próbujecie to minimalizować. Ale do tych spraw jeszcze negocjacyjnych powrócimy, żebyśmy się skupili na budżecie, bo... Po prostu to pokazuje, że Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska, mimo tego, że będzie w może i głównym nurcie tych ugrupowań w Parlamencie Europejskim, to tak naprawdę nie będzie w stanie dla Polski. Dobrze, to ja jeszcze dopytam o rolę pani komisarz Bieńkowskiej. Panie ministrze, kancelaria premiera w jakikolwiek sposób współpracuje z panią Bieńkowską? Państwo rozmawiali? Czy pani Bieńkowska by jakieś działania prowadziła, żeby zwiększyć tą pulę pieniędzy dla Polski? Nikt o takich działaniach pani komisarz Bieńkowskiej nie słyszał, a nikt nie widział. Nie, bo pani Bieńkowska do tej pory nie chciała rozmawiać też z polskimi mediami. Ja wiem o tym, że wiele redakcji próbowało się skontaktować z panią komisarz i ona nie chciała rozmawiać. Może nie ma zbyt wiele do powiedzenia po prostu i dlatego z mediami rozmawiać nie chce. Kilkakrotnie zabierała głos publicznie i to był głos, który był bardzo krytyczny wobec Polski, wobec własnego kraju. Jest kraju, który...
pani komisarz Bieńkowska powinna reprezentować w Komisji Europejskiej. Rzeczywiście brakuje tego głosu w tej Komisji Europejskiej, która dzisiaj w dalszym ciągu jeszcze sprawuje władzę w Unii Europejskiej, no ale niezależnie od tego te negocjacje budżetowe prowadzi i będzie prowadził polski rząd. I rzeczywiście jest kluczowe odpowiedź na pytanie dzisiaj przed wyborami do Europarlamentu, jakie ugrupowanie będzie bardziej skutecznie zabiegało o polskie sprawy w Brukseli, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Koalicja Europejska. No, dla mnie odpowiedź jest absolutnie oczywista. Koalicja Europejska, która ma dzisiaj większość europosłów z Polski w Parlamencie Europejskim, która twierdzi, którzy to europosłowie twierdzą, że mają znakomite układy z politykami europejskimi, że wiele znaczą w swoich ugrupowaniach, a przypomnijmy, że dwa największe ugrupowania w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa i Socjaliści, tam są rzeczywiście ci europosłowie, którzy dzisiaj kandydują i te ugrupowania, które dzisiaj kandydują z Koalicji Europejskiej, i okazuje się, że nie są w stanie wpłynąć w kluczowych dla Polski sprawach na postawę tych grup parlamentarnych. No, chociażby przykład z ostatnich dni, dyrektywa o mobilności, ta dyrektywa transportowa jest skrajnie niekorzystna dla Polski i ci eurodeputowani z Koalicji Europejskiej nie byli w stanie spowodować, żeby dyrektywy nie przyjmować. Tego prawa niekorzystnego dla Polski będziemy jeszcze myślę, że per analogia można dokładnie przewidzieć, że tak będzie wyglądało to również przy negocjacjach budżetowych, czyli będą oddawać rzeczywiście pole tym największym krajom Unii Europejskiej, tak jak w wielu sprawach dotychczas oddawali, żeby być w tym głównym nurcie, żeby nie narazić się tym, którzy dzisiaj rozdają karty w Unii Europejskiej, Niemcom, Francji, tym największym krajom, w których oczywistym interesie nie jest zwiększanie budżetu dla polskiego budżetu, bo to będzie zawsze kosztem innych. Tylko Prawo i Sprawiedliwość i tylko eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości będą w stanie skutecznie o ten wielką część tego budżetu dla Polski zabiegać. Jeśli chodzi o dopłaty, bo do spraw rolnych, no to przecież właśnie politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego negocjowali w poprzedniej perspektywie budżetowej te dopłaty dla rolników, minister Sawicki, potem minister Kalemba, i to politycy PSL-u zgodzili się właśnie na to, żeby te dopłaty były dużo niższe niż te, które dostają rolnicy zachodnioeuropejscy. Dzisiaj my stoimy u progu negocjacji i będziemy twardo jako Prawo i Sprawiedliwość domagać się, i polski rząd, będziemy domagać się, żeby te dopłaty były rzeczywiście równe dla polskich rolników i dla rolników zachodnioeuropejskich, bo nie ma tutaj żadnego powodu, żeby było inaczej. Dobrze, to pan poseł Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Europejska, wywołany. Sasin powiedział o dopłatach, bo niestety ja tutaj będę miał bardzo potężny argument, kontrargument, ale wróćmy do budżetu. Otóż fakty są takie, że przynajmniej na razie na stole leży taki projekt, że budżet unijny rośnie, ale dla Polski spada. Ja cieszę się z jednego, że zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i również Koalicja Europejska twardo mówią, że jedni czy drudzy, bez względu na barwę partyjną, będą zabiegać, żeby tę relację zmienić. Ja powiem tak, jeżeli by się miało na końcu okazać, że budżet dla Polski będzie mniejszy niż teraz był przy zwiększonym budżecie europejskim, to będzie porażka w pierwszej kolejności rządzących, bez względu na to, kto to będzie rządził, ale to będzie porażka rządzących. Ale dzięki temu, że dzisiaj mówimy jednym głosem, że trzeba tę relację poprawić, to jest pocieszające. Co do tych płatności. Nie, ale dobrze, ale panie pośle, ja dopytam, no bo to jest ważne pytanie. A pan słyszał jakiś głos w tej sprawie naszej pani komisarz Elżbiety Bieńkowskiej? No pan słyszał ją? Że coś mówiła na ten temat? Pan słyszał o tym, że ona będzie walczyć, że ona wesprze, pomoże, że jej zależy na tym? Ja bym nie chciał się pastwić nad panią komisarz. No nie, bo to jest, ale przepraszam. Sekundy. Bo nie znamy szczegółów, ja nie słyszałem, żeby była sprawa jasna, wypowiedzi w tej kwestii pani komisarz, ale to z drugiej strony, to nie komisarz decyduje o wielkości budżetu unijnego, żeby była sprawa jasna. To jest wykonawca. Natomiast chciałbym do tych tego, co no, ale panie pośle, ale zaraz pan o tym powie, ale to nie jest też tak, że Komisja Europejska nie ma nic wspólnego z propozycją budżetową. Ależ oczywiście, my na razie mówimy o propozycji, tak, a nie o budżecie. Na szczęście nie komisja będzie decydowała o ostatecznym kształcie budżetu. To prawda, ale my ostatecznego kształtu teraz nie mamy, a mamy propozycję, więc dlatego się pytam o tą propozycję. Cieszę z tego, że zarówno jedna strona, jak i nasza strona mówią jednym głosem, będziemy walczyć o zmianę tych relacji. To mnie cieszy. Natomiast co do tych nieszczęsnych płatności. Otóż, panie ministrze, no bądźmy szczerzy, między innymi wygraliście wybory parlamentarne, również na wsi, ostatnie wybory parlamentarne, bo powiedzieliście,
że sytuację odmienicie, że Polacy, polscy rolnicy będą mieli takie same dopłaty jak rolnicy unijni. I nie stało się to. Ale dzisiaj w trakcie budżetu mieliśmy to zmienić. Dzisiaj jesteśmy w stanie to zrobić. Ale zaraz. Panie ministrze, no ja doskonale pamiętam. Mówiliście, że w trakcie zmienicie. Ale bądźmy też obiektywni i sprawiedliwi. Dzięki tym negocjacjom, które prowadził na początku Kalinowski, gdzie w stosunku do tego, co było położone na Waterloo, co było położone, panie senatorze, co było położone na stole, udało się poprawić dwukrotnie to wielkość hańba, dopłat. Że się pod tym mało opisem. Tego, proszę pamiętać, że myśmy startowali wówczas z plonem referencyjnym 3 tony z hektara, gdzie Niemcy miały 6 ton z hektara, taki plon referencyjny. Panie pośle, pan wie, że... Ale to, pan mi nie przeszkadza, pan, dobrze, panie senatorze, no... Senator Rzeczypospolitej Polskiej, dobrze, no powinien wytrzymać. I teraz druga rzecz. Za czasów właśnie naszych ministrów, co się udało? Przynajmniej wielkość dopłat dociągnęła do średniej europejskiej. A my dzisiaj, i ja wierzę w to, że również państwo to poprzecie, walczymy o to. 115 miliardów euro, jeśli chodzi o rolnictwo, i 280 euro na 1 hektar. I wtedy już będzie ta średnia tych najwyższych, Francji i Niemiec. Zróbmy to razem i wtedy już nie przerzucajmy się odpowiedzialnością, winą, że ktoś dał więcej, ktoś obiecał więcej, ktoś dał mniej. Dobrze, pan senator Adam Bielan, porozumienie. Pan, poseł Kłopotek mówi, zróbmy to razem, ale pana koledzy w Parlamencie Europejskim z Koalicji Europejskiej skupiają się głównie na tym, żeby nas ukarać, ukarać również Polskę ze względu na wewnętrzny konflikt w Polsce. Obecnie reprezentująca Koalicję Europejską posłanka z Mazowsza, Julia Pitera, głosowała za tym, żeby Polskę ukarać sankcjami. Jak pan może mówić dzisiaj, że mamy coś zrobić razem, skoro wy chcecie, żeby Polska była ukarana sankcjami ze względu na to, że jesteście w opozycji? Nie zgadza się. Ja panu nie przerywałem, proszę mnie wysłuchać wobec tego. Budżet, który dzisiaj leży na stole, to jest budżet wynegocjowany w ramach Komisji Europejskiej. Problem polega na tym, że Polska jako jeden z niewielu krajów członkowskich Unii dzisiaj nie ma swojego komisarza. Mamy antykomisarza, mamy polityka, panią Bieńkowską, która robi wszystko, żeby ten budżet był jak najmniejszy. Węgrzy, Włosi, inne rządy, również prawicowe, mają swoich komisarzy, mimo różnic politycznych są z nimi w dobrych relacjach. O skali porażki pani Bieńkowskiej jako komisarza do spraw rynku wewnętrznego świadczą ostatnie dyrektywy, choćby dotyczące pracowników delegowanych. Przecież to są dyrektywy, które rozmontowują właśnie rynek wewnętrzny. Pani komisarz Bieńkowska odpowiada za rynek wewnętrzny, tymczasem pod jej rządami, za jej kadencji w ciągu 5 lat ten rynek pod naciskiem Francji został rozmontowany. Pani komisarz Bieńkowska nie zrobiła nic, żeby zagwarantować nasze interesy w tym budżecie. Ten budżet dzisiaj został przesłany z Komisji Europejskiej do Rady. Tam rozpoczynają się negocjacje. Te negocjacje zapewne potrwają od 9 do 15 miesięcy. Finalne decyzje będą podejmowane dopiero w przyszłym roku. I panom gwarantuję, że nasz rząd nie podpisze się pod budżetem, który został wysłany przez Komisję Europejską, bo to jest budżet dla nas niekorzystny. Jeśli chodzi o warunki dla polskiego rolnictwa, to niestety do dzisiaj płacimy cenę za tamtą kapitulację w Kopenhadze, pod którą podpisał się Jarosław Kalinowski. To były fatalne warunki, pan doskonale o tym wie. Pan chyba zgodziliście, zgodziliście się na to, że polscy rolnicy dostają 2 albo nawet 3 razy mniej pieniędzy od pracujących tak samo francuskich czy niemieckich farmerów. Do dzisiaj musimy za to płacić. Jeżeli mówicie, że my nie wyrównaliśmy dopłat w ciągu ostatnich 3 lat, to również to jest czysta demagogia, dlatego że nie można wyrównać dopłat w trakcie działania budżetu siedmioletniego. Dopiero teraz, przy okazji negocjacji kolejnej siedmiolatki budżetowej, można naprawić błędy Kalinowskiego z Kopenhagi. Dobrze, przepraszam bardzo. Ja wprowadzę jeszcze jeden temat dodatkowy i pan poseł... Zaraz jeszcze pan liczy. Nie odpowie pan poseł Marcin Piotr Apel. Marcin Święcicki, moment, pan poseł Piotr Apel za chwilę, ale wprowadzamy jeszcze jeden temat. To jest fragment wczorajszego wystąpienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, również dotyczące ten fragment, i to przemówienie dotyczyło propozycji dla rolników i oceny sytuacji na wsi. I jak się zachowywali wtedy ci ludzie z opozycji? Trzeba o tym powiedzieć. Oni przyczyniali się do zwiększenia histerii
przeciwko polskiej wołowinie. Działali, koalicja europejska działała przeciwko polskiej wsi, chcąc osłabić naszą zdolność do odwrócenia tego stanu. Ale w ciągu kilku tygodni odwróciliśmy ten stan. Mogę powiedzieć, wszystkie ubojnie zostały przebadane. Polskie mięso wołowe jest najlepiej przebadanym mięsem w Europie i najsmaczniejszym. Ta wypowiedź pana premiera dotyczyła oczywiście informacji, która się pojawiła. Dotyczyło to jednej z ubojni, gdzie były wątpliwości co do jakości mięsa, które tam było przeznaczane do sprzedaży. I oczywiście chodziło też panu premierowi o wniosek o wotum nieufności wobec pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Tam były informacje, zresztą też były takie wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, że jest to wierzchołek góry lodowej, a tak naprawdę w Polsce po prostu jest sprzedawane masowo mięso nie do spożycia. Pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15. Znaczy najgorsze jest to, że w perspektywie chyba wszystkich partii politycznych ta wizja Polski jest najwyżej rok, dwa do przodu. Nie ma takiej wizji dłuższoterminowej, dłuższym terminie. My dwa lata temu składaliśmy, jeśli chodzi o tą wołowinę, dwa lata temu złożyliśmy projekt ustawy, który łączył inspekcję, który mógłby zapobiec temu nieszczęściu, które się stało później przyczyną strat, dużych strat finansowych rolników. Można było to zrobić, Prawo i Sprawiedliwość zamroziło ten projekt. Myśli tylko i wyłącznie o łataniu, naklejaniu plasterków na rzeczy, które się wydarzą. Działa reaktywnie. I to niestety nie jest tylko kwestia Prawa i Sprawiedliwości, bo każdy poprzedni rząd robi to samo. Dobrze, ale panie pośle, ale ja to pytam. Ale przepraszam, ja o jedną rzecz dopytam. Czy nie ma pan wrażenia, że to jest tak, że bez względu na to, jakie prawo będzie, jak ono będzie doskonałe, to ono po prostu nigdy nie nadąży za rzeczywistością i zawsze pojawią się jakieś sytuacje... Albo gorsze. To prawda, ale zawsze pojawią się jakieś sytuacje, wszyscy wolą lepsze, tak myślę. No, dwa lata wrażone, zawsze pojawią się jakieś sytuacje ekstremalne, one zostaną upublicznione, później następują badania, okazuje się, że to był jakiś pojedynczy zupełnie przypadek, to jest rozdmuchiwane do jakiejś... Panie pośle, to było scenę polityczną. Czy pan sobie wyobraża, że we Włoszech to mamy pan, do czynienia z taką sytuacją, senator Adam Bielan, a opozycja włoska z uśmiechem na twarzy, nagłaśnie, druje na włoską żywność, tak jak to robili politycy Bo to rzeczywiście pokazuje pewien kolejny problem, to znaczy, że walka polityczna, walka wewnętrzna jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Znaczy ta perspektywa, brak myślenia o przyszłości Polski, o przyszłości obywateli, tylko perspektywa walki politycznej tutaj zaczyna królować nad zdrowym rozsądkiem. I to widzieliśmy w Parlamencie Europejskim, kiedy pojawiały się skarżenia na Polskę, to widzimy, jeśli chodzi o wojnę, ale też widzimy z drugiej strony. Przecież nie kto inny jak Patryk Jaki zapowiedział, że zrobi dużą wystawę opisującą polską reprywatyzację w Unii Europejskiej. No na Boga, no jeżeli będziemy myśleć tylko i wyłącznie o naszych słupkach tutaj wewnętrznych, to ani dobrego budżetu nigdy nie będziemy mieli, ani nie będziemy mieli żadnych dobrych rozwiązań, które będą nam służyć. Pan minister mówił o tym, że Platforma nie przekonała swojego ugrupowania. Wy też macie problem z przekonaniem ECR-u. W sprawie akta 20 posłów głosowało popierając tą dyrektywę. 20 z 60. Więc ten brak takiej wspólnego działania polskich parlamentarzystów w imię ojczyzny jest naprawdę bardzo dużym naszym problemem, naszym takim czymś, co powoduje, że my przegrywamy, wiele rzeczy przegrywamy w Europie. I teraz ja mam taki apel o to, żebyśmy potrafili potrafili zgodzić się, że możemy nie mieć zawsze racji i spójść z drugą stroną pod rękę po to, żeby zadbać o obywateli. Bo nie zawsze jest tak, że Platforma ma rację, albo nie zawsze jest tak, że PiS ma rację. Najważniejsze jest dobro obywateli, a nie dobro danego ugrupowania. Ale kiedy mamy iść teraz? Zaraz będziemy mówić o Zaznaczmy cele. Nie chcę tego w ten sposób zostawić. Ja po prostu chcę... W tej chwili mamy sporo cytatów, mamy też telefon słuchaczki, więc chcę, żeby się zmieścił w programie. Chcę, żebyśmy się teraz przenieśli już na konwencję Koalicji Europejskiej. A propos też tego, kto potrafi negocjować, kto z kim będzie negocjował i co się komu udaje, no to cytat z wypowiedzi Grzegorza Schetyny, lidera Platformy Obywatelskiej, chyba też Koalicji Europejskiej. Więc bardzo proszę. To, co proponujemy my. Poważna gra z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel, z którymi czasami się nie zgadzamy, ale rozmawiamy jak partnerzy i wiemy, jak negocjować. No właśnie, to a propos tego, jak wiemy, jak negocjować. Czy ja mogę jednak odnieść się tutaj do wypowiedzi? Bardzo proszę, pan...
bo pan zauważył, w jaki sposób potrafimy podgrzać atmosferę zupełnie niepotrzebne. Bo panie senatorze, jeśli ja mówię o tym, że dobrze, że wspólnie myślimy podobnie, żeby wspólnie razem walczyć, to pan mówi, pan śmie mówić o wspólnej walce, kiedy i wrzuca pan, i kiedy, niech pan posłucha, i kiedy pan wrzuca temat wymiaru sprawiedliwości. A bądźmy szczerzy, jednak wycofaliście się z jednego zapisu, prawda, dotyczący pracy sędziów w stanie spoczynku. Dzisiaj pana koleżanka Julia Pitera głosowała za sankcjami, również inni europosłowie Reformy. Jeszcze raz panu powiem, panie senatorze, i za chwilę mogę się założyć z panem, że za chwilę wycofacie się z tego zapisu dotyczącego... Ale czy pan popiera głosowanie pani Pitery za sankcjami? Jeszcze raz podkreślam, że... Czy pan popiera sankcje? Nie, ja uważam, że polskie sprawy powinniśmy umieć załatwić to, niech pan to wytłumaczy swoim kolegom z Platformy. Ale z drugiej strony, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji jak w wymiarze sprawiedliwości, gdzie się wycofaliście, no z tego zapisu się wycofaliście. Jednak zmieniliśmy szybko ustawę. I za chwilę daje... Moment, ale no Koalicja Europejska cały czas jest... Panie za sankcjami, panie Boże, naprawdę. Ale widzi pan cały czas to samo o tych sankcjach, jeszcze raz podkreślam, a za chwilę zmienicie zdanie dotyczące tego, że próbujecie karać przez Krajową Radę Sądownictwa sędziów za wyroki, które wydają. Zobaczycie, wycofacie się z tego zapisu. Pani redaktor, w sprawie dopłat, przepraszam bardzo, tutaj pan Pan poseł Marcin Święcicki. Po pierwsze, kiedy zaczynaliśmy nasze negocjacje z Unią Europejską, to z Unii Europejskiej płynęły sygnały, że w ogóle te nowe kraje nie powinny być objęte dopłatami. Więc po pierwsze udało się, że je tak będą objęte dopłatami. Po drugie, Polska wynegocjowała... Jaki sukces, łaskawość. Bo nie znacie historii, jak było. Przyjmujecie, że panie, są kraje Unii Europejskiej równe i równiejsze. My to odrzucamy. Nie przeszkadzam. My to odrzucamy. Po drugie, z tych wszystkich krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej, wtedy ta dziesiątka i potem następne dwa, nikt nie wynegocjował lepszych warunków niż my. Także to było największe. Nie mówmy, bez Polski nie byłoby rozszerzenia. Po trzecie, inna filozofia negocjacji. Jeszcze raz, wynegocjowano warunki lepsze niż były na starcie, na zerze, jak tam proponowano, i nie gorsze niż wszystkie inne kraje, które są wołane. No, po trzecie, rolnicy, którzy byli sceptyczni wobec Unii. Ale każda strategia negocjacyjna jest taka, że ktoś mówi, nic nie dam, albo kto kosztuje milion złotych, na pewno ludzie się targują, ale dlaczego polscy rolnicy powinni mieć takie same warunki, jak oni z pracy czy z nich? To dlaczego się na to zgodziliście? Ale panie doktorze, nie, dlatego się zgodziliśmy, bo inaczej byśmy do Unii mogli w ogóle nie wejść. Ale co pan opowiada? Czy pan uważa, że wtedy można było doprowadzić do rozszerzenia Unii Europejskiej bez Polski? Jakie były koszty pracy wówczas? Ale czy pan uważa, że mogło dojść do rozszerzenia bez Polski? Czy pan tak naprawdę uważa? Nie, ja uważam, że żeśmy wynegocjowali bardzo dobre warunki. Ależ oczywiście. Wielu rolników, którzy byli sceptyczni wobec naszego wejścia, przekonało się i są absolutnie murem za Unią Europejską. Dobrze, a panie pośle... Wyście obiecali równe dopłaty w ciągu tej kadencji Panie pośle, a pani, pani komisarz Winkowska, pani wiesz, jest jedno z 28 decyzji w tej sprawie. Polska będzie na pewno łatwiej. Ale jakieś propozycje składała, walczyła o ten budżet lepszy dla Polski, tą propozycję? Ona jest jedną z 28 komisarzy. Nie wiem, jak się odbywały tego zamarzenia. Natomiast to po co tam siedzi? Decyzje. Nic nie może. Dyrektywa o pracownikach delegowanych nic nie może. Chociaż ale się pan decyzje w sprawie budżetu, jak i pracowników delegowanych, jak i naszych transportowców podejmuje Parlament Europejski i Rada Europejska. I wy w Radzie Europejskiej, gdzie projekt Komisji Europejskiej. Komisja wysuwa rozmaite projekty. Ale za chwilę będziemy rozmawiać o prawie transportu. Ja mogę skończyć jedno zdanie, naprawdę? Ja chciałabym się dowiedzieć. Jedno zdanie chciałam skończyć. Pan na pewno jest najlepiej poinformowany, jeżeli chodzi o aktywność pani komisarz Pińkowski. Ja rozumiem, że pan mówi, że jest jedną tam z 28 i tak dalej, no ale dobrze, przegrała głosowanie, a jakie wnioski składała? Nie znam szczegółów obrad Komisji Europejskiej, bo one ale nie to są pan, ujawniane, wewnętrzne ale, ale obrady. To pan nie wie o tym, czy wnioski składała, że walczyła o większy budżet dla Polski? Nie znam tych wewnętrznych obrad. Natomiast wiem jedno, że decyzję podejmuje Rada Europejska, gdzie premier, który nas tam reprezentuje, Morawiecki, nie potrafi załatwić ani w sprawie pracowników delegowanych, ani nie podjęła. W sprawie transportowców, zobaczymy. On tam nie było żadnej decyzji złamana została. Nawet grupa wyszehradzka przyłączyła się do Macrona w tej sprawie i do jego propozycji, jeśli chodzi o pakiet mobilny. Że pan dopuszcza, że pani Pińkowska nic w tej sprawie nie robiła.
Nie wiem, jest to wojna. Jak pan nie będzie to, rzucał, to jest naprawdę, rzucał żarty. Koncentrujemy się, koncentrujemy się na tym obietnym. Nie mówił o premierze Morawieckim, który jest w organie decyzyjnym. Premier Morawiecki jest w organie decyzyjnym. Moment, ja jeszcze prowadzę jeden cytat z lidera PSL-u z wczorajszej konwencji. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, bardzo proszę, z wczorajszego spotkania w Warszawie, Koalicja Europejska. Wspólnie jesteśmy w stanie dokonać cudu. Osobno do niczego nie jesteśmy zdolni. Nie wiem, czy się panu posłowi Kłopotkowi podoba to zdanie, ale to za chwilę. Teraz pan poseł Paweł Lisiewski, Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy po prostu obywatele, wszyscy politycy. No, ja nie, no to jest... Nie to miał chyba na myśli. PSL czeka na cud. Znaczy, powiem tak, to chyba jedno z niewielu zdań na tej konwencji, które nie odnosiło się do Prawa i Sprawiedliwości, bo słuchając tej konwencji, czytając później różnego rodzaju komentarze, no można było odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość było tam głównym tematem. Ale to pana martwić nie powinno, że jesteście punktem odniesienia dla innych. Nie martwi, natomiast to pokazuje jedno, że ciężko tam znaleźć jakiekolwiek tezy programowe. Zresztą Włodzimierz Czarzasty, zresztą go tutaj zacytuję. Nie pytajcie się nas, czy mamy lepszy czy gorszy program niż PiS. My mamy tolerancję i uśmiech. I to chyba... Żart. W związku z czym to pokazuje, że ta koalicja europejska tak naprawdę ma niewiele do zaproponowania Polakom programowego. Uśmiech, bardzo ważna rzecz, tylko szkoda, że za tym uśmiechem niewiele stoi, pani redaktor. No dobrze, ale to ja jeszcze jeden cytat, jeżeli już przywołany został lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mówił tak, że Ania jest mądra, ale jest Żydówką, Jaś jest głupi, został... Żydówką! No i co z tego? Pytanie, które pan przewodniczący ciągle powtarzał, mówi wam to, że jest Żydówką. Wszyscy, którzy kiedyś Sania w dom oglądali, to wiedzą, że to mówi wam to coś, to było pytanie takiego działacza polskiego, komunistycznego, który tam występował. 7 lat chyba w żałobie po Józefie Stalinie był. I cały czas to zdanie powtarzał w różnych sytuacjach. No radio dobrze, to w takim razie pan euro. Minister Jacek, kancelaria prezesa Rady Ministrów, jak pan się odniesie do tych wszystkich zarzutów? Barbie Baby Langstrumek. Wysłuchałem tego, co tutaj mówili przedstawiciele Koalicji Europejskiej, panowie posłowie. To rzeczywiście pokazuje pewien stan umysłu, pewien stan myślenia o miejscu Polski w Unii Europejskiej. Mamy być wdzięczni, że nas w ogóle przyjęli. Już jakby wszystko inne schodzi na absolutnie dalszy plan. Mamy nie walczyć o nasze interesy, mamy przyjmować to, co zostanie nam z łaski dane przez tych największych, przez Niemcy, Francję, przez te kraje, które dyktują dzisiaj, czy chcą dyktować to, jak Unia Europejska funkcjonuje, a my mamy zupełnie inny sposób myślenia. Znaczy my uważamy, że idziemy do Unii Europejskiej, nasi eurodeputowani idą tam po to, żeby walczyć o polskie interesy, a nie przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza wszystko to, co nam dadzą. Dlatego wy nie walczyliście o wyższe dopłaty, panowie, wasze ugrupowania nie walczyliście o wyższe dopłaty dla rolników, ponieważ tak jak pan powiedział, mówię do pana posła Święcickiego, przecież mogli nam nie dać w ogóle, prawda? No to się cieszmy, że nam dali chociaż trochę, prawda? Dlatego nic nie wywalczyliście. Tak, no co wywalczyliście? Nie wywalczyliście, panie pośle, bo polscy rolnicy cały czas dostają niższe dopłaty niż ich koledzy z krajów zachodnich. No widzi pan, no właśnie dokładnie to pokazuje pana stan myślenia. Mogli nam nie dać nic, a dali trochę, więc się cieszmy. A my się nie cieszymy z tego, że dali nam trochę, tylko chcemy tyle samo, co inni, ponieważ no uważamy, że w Unii Europejskiej... Minęły. Panie pośle, no niech pan będzie poważny. W tej chwili negocjujemy nowy budżet i zobaczy pan, jak można negocjować. Znowu obiecujecie. Zobaczy pan, jak można negocjować, jak można być skutecznym, jeśli się odrzuci takie myślenie właśnie, jakie dla was jest charakterystyczne. Zabieganie o polskie sprawy, tak jak przy tej dyrektywie transportowej, niezwykle niekorzystnej dla polskich firm, eurodeputowani z Prawa i Sprawiedliwości blokowali to przyjęcie tej dyrektywy przez bardzo długi okres czasu i byliby skuteczni, doprowadziliby rzeczywiście tę sprawę do końca, gdyby nie brutalne złamanie procedury i bezprawne przyjęcie przez parlament, poddanie pod głosowanie w Parlamencie Europejskim tej propozycji Komisji Europejskiej. Wtedy, kiedy rzeczywiście jest przestrzegane prawo, wtedy my jesteśmy również w Unii Europejskiej bardzo, bardzo skuteczni. Dziwię się, że eurodeputowani Platformy Obywatelskiej, PSL-u na tego typu działania przyzwalają. Te wybory są właśnie o to. Głosowali przeciw. Te wybory, szanowni państwo, te wybory... Tak, powiedzieli, że się dokładnie, a potem się pomylili. Teraz te wybory są niezwykle ważne i to myślę, że powinno wyrzmieć, żeby nasi słuchacze i widzowie również to zrozumieli.
Te wybory są naprawdę ważne, one będą decydować o pozycji Polski przez najbliższe lata w Unii Europejskiej. Jak będą polskie sprawy tam pilnowane, jak będą polskie sprawy załatwiane. Dobrze, ostatnie zdanie. Chodzi o to, czy Polska będzie traktowana tak samo jak inne kraje, czy będzie państwem drugiej kategorii. Jeśli panów ugrupowania wygrają, będziemy dalej krajem drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Znaczy, Ja wprowadzę teraz krótki cytat, ale zaraz pan odpowie. Krótki cytat to jest wypowiedź pana eurodeputowanego Janusza Lewandowskiego. Pan Janusz Lewandowski jest twarzą też Koalicji Europejskiej. Bardzo proszę. To jest zły dzień dla parlamentaryzmu europejskiego i co do formy, i co do treści. Co do formy, to były głosowania, które warto zaskarżyć. No co do treści, w tym jest klimat protekcjonistyczny zachodniej części Europy. No właśnie, pan Janusz Lewandowski mówi o tym, że jest ta dominacja, protekcjonizm zachodniej części Europy. Pan Grzegorz Schetyna mówi, możemy się różnić, ale wiemy, jak twardo negocjować z Merkel i z Macronem. No to jak znaczy, się ja w tym, jak to się ma wypowiedź, przepraszam, nie, pana Lewandowskiego nie, do ja wypowiedzi pana Schetyny? Ja muszę na wypowiedź pana ministra, no panie ministrze. To i dwoma zdaniami. Naprawdę, dawniej za naszych rządów to byliśmy w czołówce unijnej, byliśmy przy głównym stole, a w ciągu trzech czy czterech lat jesteśmy zupełnie na obrzeżach, nie jesteśmy przy głównym stole i teraz kto to jest winny? My jesteśmy winni? Nie jesteśmy przy głównym stole. 27-1 wystarczy? Pan chociażby, jaka była rola premiera Mateusza Morawieckiego i Polski przy negocjacjach brexitowych. Żadna grupa wyszehradzka nie zmiała przecież to dzięki Polsce i dzięki postawie premiera Morawieckiego nie doszło do twardego brexitu. Niekorzystnego dla Polski. Kukiz 15 ma teraz głos. Gdyby pan mógł też połączyć, bo Grzegorz Schetyna mówi, wiemy jak negocjować z nimi. Janusz Lewandowski mówi, no bardzo nam przykro, ale po prostu traktują nas protekcjonistycznie. Ale to dobrze, że pan Lewandowski zauważył, bo tak jest, znaczy tak w Unii Europejskiej funkcjonuje, że jest ta oś Berlin-Paryż, która stara się rządzić. No tak, ale to jedno nie przeczy drugiemu. Znaczy ja tu nie chcę stanąć w obronie Platformy Obywatelskiej, bo nie mam takiego zamiaru i nie ma też takiego powodu. Natomiast warto szukać takich rozwiązań rzeczywiście, żeby ta oś Berlin-Paryż została przerwana, żeby szukać jakiejś koalicji ponad... Bo zmarginalizowana. Żeby była zrównoważona, przynajmniej zrównoważona na początek, a później doprowadzenie do równości. Dlatego Kukiz 15 jako jedyne ugrupowanie pokazuje swoich sojuszników w Europie. I już teraz mówimy o tym, jak budować będziemy sojusz w Parlamencie Europejskim, właśnie po to, żeby była Europa bardziej demokratyczna, mniej skupiona na dwóch największych stolicach, tylko bardziej skupiona na obywatelu i na Europejczyku. I dlatego jeszcze raz mówię, warto głosować na tych, którzy nie będą przenosić polskiego konfliktu na arenę międzynarodową, na arenę Parlamentu Europejskiego. Nie tych, którzy liczą własne słupki w przyszłych jesiennych wyborach, ale tych, którzy są w stanie coś skutecznie dla nas załatwić. Pan marszałek Adam Bielan. Koalicja Europejska nie jest w stanie zgodzić się praktycznie w żadnej sprawie. Widzieliśmy to choćby przy dyskusji na temat 13 dla emerytów i rencistów. Mamy polityków całkowicie skrajnych w każdej sprawie, światopoglądowej, gospodarczej. Możemy znaleźć zawsze wypowiedzi za albo przeciw. No ale Włodzimierz Czarzasty mówi, to jest nasz kolorowy dom, każdy ma swoją barwę. Tęczowy. Nie, mówił kolorowy, nie mówił tęczowy. Nie będziemy pana posła Kłopotka tak gnębić, mówił kolorowy. W tych wyborach widać to jak w soczewce. Przecież w wyborach do Parlamentu Europejskiego państwo wystawiacie na jednej liście polityków, którzy chcą rozpiec się później w Parlamencie Europejskim do czterech różnych frakcji. Platforma i PSL do frakcji chadeckiej. SLD do frakcji socjalistycznej, Nowoczesna do frakcji liberalnej, a Zieloni do frakcji Zielonej. No, żaden z państw, panów, jak tutaj patrzę, nie był w Parlamencie Europejskim. Byłem 10 lat w Parlamencie Europejskim. Czegoś takiego w Unii Europejskiej jeszcze nie było. To jest pośmiewisko. Nie można mówić, że będzie się twardo zabiegać i skutecznie o interes Polski, a później rozbiec się do czterech frakcji, które głosują niemal w każdej sprawie inaczej.
po prostu. To jest marnowanie głosów. Głosowanie na koalicję europejską to jest, jak powiedział pan Mateusz Morawiecki, głosowanie, wrzucanie losu do maszyny losującej. Nie wiadomo, kto wypadnie. Głosuje się na Kalinowskiego na Mazowszu po to, żeby wybrać kogoś z Nowoczesnej, kto jest za likwidacją KRUS-u, za podniesieniem wieku emerytalnego. Nie, ja myślę, i głosuje przeciwko 13, i głosuje przeciwko 13 dla emerytów i rencistów. Taka to jest koalicja europejska. Nie jesteście w stanie nawet zgodzić się, w jakiej frakcji, w jakiej grupie parlamentarnej będziecie w Parlamencie Europejskim zasiadać. To jedyne, co was łączy, to chęć odsunięcia nas od władzy, chociaż w Parlamencie Europejskim nie wybieramy rządu. Nie, ale przepraszam, tak, panie senatorze, to wczoraj wybrzmiało na konwencji w Koalicji Europejskiej. Zaraz, ale ja bym jeszcze, ale przepraszam, ja też tu jeszcze jestem i pana chętnie zapytam, jak mamy interpretować tą wypowiedź wczorajszą szefa SLD? O tym, że w zasadzie, żeby nie pytać o program, bo tolerancja jest uśmiech. No miło, że uśmiech. Jest 10 punktów naszego programu, natomiast zasadnicza sprawa... Ale nie, no ale pan przewodniczący mówi, nie pytajcie, czy mamy lepszy, czy gorszy. Czyli w zasadzie wszystko jedno. No pani, tak? nie to są jakieś chwyty retoryczne, trzeba spodnieść, tam jest 10 punktów. Czy ja mogę odpowiedzieć pani redaktor? Pytanie o program to jest chwyt poniżej pasa. Jest 10 to jest za duże pytanie dla pana posła. 10 punktów, jeśli można powiedzieć, jest 10 punktów programu, który koalicja europejska... Jest 10 punktów, które koalicja europejska przyjęła. Nowe miejsce Polski, znaczy powrót na rozgrywającego, a nie siedzenie na oślej ławce, tylko paru i o najważniejsze rzeczy. Do tej pory myśmy tak, co załatwiła Platforma Obywatelska i PSL? Najlepszy budżet dla Polski w Unii Europejskiej, jaki jest, który właśnie jest realizowany. Partnerstwo Wschodnie, zniesienie roamingu, rozmaite inne rzeczy. Partnerstwo Wschodnie to pan zostawił, natomiast, to naprawdę natomiast, nie ma natomiast, a, natomiast, natomiast to PiS załatwił przez te 3,5 roku. Natomiast to PiS załatwił przez te 3,5 roku, że wszystkie środki dla Polski mogą być zawieszone, które Polska będzie dostała. To byście załatwili swoją polityką rozwalaniem praworządności. Chciałbym to na to odpowiedzieć. Jeszcze raz, przepraszam panie jeszcze raz. Po to jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po to jest Trybunał Praw Człowieka, żeby właśnie pilnował w krajach członkowskich, czy są zasady praworządności przestrzegane, czy są prawa człowieka chronione. I dlaczego wam jest niewygodnie, bo nie chcecie standardów zachodnich, nie chcecie standardów wschodnich wprowadzać w Polsce. Tam są większy wpływ polityczny. Panie, nie przerywałem pan. Ale ja dopytam. Wprowadzacie standardy wschodnie i Unia Europejska się na to nie godzi. Moment, ja chciałam dopytać, bo pan mówi o tych 10 punktach, to prawda, zostały one wcześniej, kilka dni wcześniej przedstawione. A gdyby pan mógł powiedzieć, kiedy Polska powinna, według państwa, zrezygnować z węgla kamiennego? Z węgla kamiennego to trzeba rozłożyć na rady, to jest 20 lat mniej więcej proces. Od kotłowni na końcu zostawić te elektrownie, które mają najbardziej, jak powiem, wydajne i wychwytujące urządzenia. Natomiast trzeba popierać energetykę odnawialną, którą PiS. Ale jest jakaś data, państwa, jest jakąś państwo datę wskazują, czy nie? Jest, była data wstawiona tam, nie wiem, 2040 rok czy coś takiego, nie pamiętam. A to można jakoś... 35 to zieloni mówią 35, być może trzeba to rozłożyć na... Przepraszam, nie, ale to nie wiadomo... Jeszcze raz podkreślam. Ale wiosna to nie jest w koalicji europejskiej, to nie wasz program. Odpowiem tak. Chcemy, żeby energia w Polsce była czysta i tania i żeby nie było smogu. Natomiast PiS za wszelką cenę forsuje węgiel również nieopłacalny, a tępi energię odnawialną. PiS tępi energię odnawialną, a forsuje węgiel za wszelką cenę. Ja rozumiem, ale ja bym się chciała dowiedzieć, bo to są ważne daty, bo jak Robert Biedroń powiedział 2035 rok odchodzimy od węgla, to państwo zaczęliście mu się pukać w czoło. Ale wczoraj usłyszałam na państwa konwencji 2030, a 2030 to jest 5 lat wcześniej niż 2035. 2030 na niektóre formy używania węgla, ale jakie niektóre, to znaczy się ogrzewanie w domach, jakieś inne rzeczy, nie te najbardziej wydajne elektrownie. Dobrze, a cała reszta... Bo pan mówi, że jest tam wpisane 2040, a to się coś wpisze. Ale co się wpisze i kiedy się wpisze? Ja to jest jedno, że... Ja to jest...
Panie, ja wiem, że wszyscy chcą, to wie pan, ja też mogę z tej chwili powiedzieć, że ja chcę tego i tego, i żeby ludziom się żyło dostatnie. Aby ludziom żyło się dostatnie. Radio Koncik, to KPM, Euro Koncika, Barbie Baby, Langström Extra. Aha, o, profil dobry. To, co mówi pan poseł Święcicki, pokazuje, że w tej koalicji europejskiej jest kompletna degrengolada. Degrengole. Słyszałem od pani z Zielonych, która mówi o kochaniu zwierząt, a po niej występował Wojciech Cimoszewicz, który znany jest z tego, że jest myśliwy. No to pokazuje, że tam mamy wszystko, od sasa do lasa. Radio Kęci. Dla pani Zielonych jest i uważam, że tego typu eklektyzm no pokazuje, że... Przepraszam, w tej deklaracji państwa przyszłość Polski, chociaż niektórzy tam z państwa kolegów mówili o przeszłości Polski, taka ponotowana, jest dużo różnych frazesów, ale tak naprawdę punktów programowych to tam nie ma. I to jest właśnie to, jeżeli chodzi o koalicję europejską, że tak naprawdę nie macie państwo programu. To jest... Przepraszam, moment. Było wiele telefonów, bardzo wiele tych telefonów dotyczyło sytuacji w oświacie. Mamy też telefon pani, która po prostu zadaje pytania i pyta właśnie o sytuację nauczycieli, ale nauczycieli, no właśnie, ale ja nie będę tłumaczyć, pani sama za siebie powie, bardzo proszę. Ja mam pytania do strajków nauczycieli. Czy mogłabym poprosić o porównanie zarobków nauczycieli ze szkół prywatnych w stosunku do państwowych? Jak układa się siatka płac w szkołach prywatnych? Ile zarabiają nauczyciele w szkołach prywatnych, czy tam stowarzyszenia? Prowadzone przez stowarzyszenie, fundacje, na przykład szkoła u pana broniarza. Jakie mają przywileje? Z czego ta pensja się składa? Czy mają dwumiesięczne wakacje plus jeszcze przerwę semestralną? Czy mają urlop zdrowotny na poratowanie zdrowia? Jaki mają czas pracy? Czy można by było to porównać do państwowej szkoły? Mam ogromną prośbę, może by mi pan broniarz przekazał albo związki zawodowe ZMP właśnie takie zestawienie, bo pod nich też podlegają szkoły. No właśnie, to pytanie dotyczy tego, jakie są warunki pracy w systemie publicznym oświatowym i systemie niepublicznym, który też jest bardzo duży. Ja próbowałam to sprawdzić, mówiąc szczerze, jasnych informacji dotyczących różnicy zarobków nie ma. Wiemy natomiast, że w tym systemie niepublicznym nie jest stosowana karta nauczyciela w tych jej częściach, które nie dotyczą awansu zawodowego, bo tam, gdzie to dotyczy awansu zawodowego, to jest to oczywiście stosowane i ten już temat... Ponieważ ja kieruję zakładem państwowym, to jest zakład doświadczony Instytutu Zootechniki, to ja mogę tylko tyle powiedzieć, że dzisiaj nauczyciel zarabia mniej niż u mnie pracownik fizyczny, pracujący przy słynnych gęsiach, na przykład przy owieczkach, z podstawowym wykształceniem, bo i tacy są, i oni zarabiają więcej niż nauczyciel z wyższym wykształceniem w Polsce. Ale to chyba, co pan uważa za pensje nauczyciela, bo dzisiaj rzeczywiście te pensje są bardzo zróżnicowane. Tak, naprawdę, ja tylko mówię, że zarabiam rzeczywiście mniej. Są nauczyciele, którzy zarabiają bardzo mało. Powiedzmy też bardzo wyraźnie, że pracodawcą dla nauczycieli są dyrektorzy szkół i samorządy, bo samorządy jako organy prowadzące, które próbują umywać od tego ręce, a to przecież one w ostateczności decydują o tej wysokości pensji. Taki mamy system dzisiaj zorganizowania oświaty w Polsce. My proponujemy jako rząd w tej chwili bardzo wyraźny wzrost pensji nauczycieli w ciągu najbliższych 4 lat, ale również w tym roku, w którym jesteśmy, wzrost o 15%. To jest rzeczywiście bardzo wyraźny wzrost razem z 5% w zeszłym roku, 20% w stosunku do tego, co zastaliśmy po rządach PO-PSL. Solidarność akceptuje aż do 8000 zł, ale mówi nie dla tej propozycji, która określona jest jako pakt dla oświaty. Ja myślę, że to nie jest zbyt pochopne. Ono wynika z takiego prostego rozumowania, że jeśli będzie wyższe pensum, to pensum na poziomie europejskim, bo przecież my nie wymagamy, czy nie chcemy wprowadzić jakichś rozwiązań nadzwyczajnych. 24 godziny to jest średnia europejska. W Polsce 18 godzin. To jest najniższe pensum w Unii Europejskiej. To, że to się będzie wiązać ze zwolnieniami nauczycieli. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, dlatego rozkładamy tą propozycję na najbliższe 4 lata, żeby uniknąć zwolnień nauczycieli, żeby to zmniejszenie nieuchronne
zwiększenie ilości nauczycieli, związane również z tym, że maleje ilość dzieci w szkołach po prostu. O 16% w ostatnich latach zmalała ilość dzieci. No pan chyba żartuje. No, do szkoły idzie niż demograficzny z waszych czasów, waszych rządów. No po prostu. Ale dalej tak to się przenosi. Nieprawda. 18 roku nieprawda. Panie pośle, ja panu przyczyny. I teraz dlatego to rozkładamy na 4 lata, bo naturalne odejścia nauczycieli, a ich jest około 20 tysięcy rocznie, odchodzą na emerytury, zmieniają zawód, no mają prawo do tego, żeby szukać innej drogi życiowej, spowoduje rzeczywiście, że w ciągu tych 4 lat nie będzie żadnej potrzeby zwalniania kogokolwiek. Gwarantujemy absolutnie wyższe pensje dla nauczycieli, gwarantujemy, że nikt nie zostanie zwolniony. On jest dzisiaj 40-godzinny. Mówimy tylko o lekkim przesunięciu akcentów pomiędzy tym czasem spędzanym w szkole przy tablicy, a tym, które nauczyciele poświęcają tak, na inne zadania edukacyjne. To pensum nauczycielskie. Muszę spuentować. To, że Związek Nauczycielstwa Polskiego od razu odrzuca tą propozycję, świadczy tylko o tym. Do tego strajku miało po prostu dojść. Ten strajk był zaplanowany w strategii wyborczej. Takie wypowiedzi ZNP były już w listopadzie. ZNP zwraca uwagę na problem pensji już od, nie od miesiąca, nie od dwóch, tylko dużo, dużo wcześniej, więc to trzeba być uczciwy. Głos Wielkopolski, wiceszef wielkopoznańskich struktur ZNP. Tym bardziej. Dajemy postulat 1000 zł, bo wiemy, że nie zostanie proszę sobie w Google sprawdzić. Czy pan dobrze, tylko to jest oczywiste, że poparło tę propozycję. Piotr Apel, dla mnie to są dwie oczywistości. Znaczy oczywiste jest to, że strajk ma charakter polityczny, bo zawsze strajki mają charakter polityczny, bo zawsze są wiążone w władzę. To jest jakby z definicji i to zawsze jest. A druga dla mnie oczywista rzecz, to że nauczyciele muszą zarabiać za mało. To jest też dla mnie oczywistą oczywistością i coś, co powinniśmy pilnować, żeby to doprowadzić do porządku. Dlatego nie należy się dziwić, że emocji, że nauczyciele są targani emocjami w sytuacji, kiedy dowiadują się o tym, jak bardzo świetnie idzie gospodarka, że tu kolejne tym razem zwierzęta dostają program 500+, i tak dalej, i tak dalej. Radia Pensji, to te ceny, rokownika, bardziej baby lunch, jaki jest stan gospodarki, bo ja tego nie rozumiem. Nie, tylko chodzi o to, że jeżeli słyszą, że stan gospodarki jest dobry, to chcą. Jaki jest budżet, jakie są dochody. Ale jest na to rozwiązanie, żeby wszystkim pomóc, bo teraz nauczyciele się domagają, zaraz będą następne. Tak, radio kończy. Zapraszamy do naszego filmu Projekcja dzisiaj 7 lutego o godzinie 21:15. Zapraszamy. Niech pan to powie ZNP. Pan marszałek Adam Bielan. Że zawsze protest nauczycieli ma charakter polityczny, więc chciałem panu przeczytać przeświadczenie prezesa ZNP. Radio kończy. To potem Eurokoncita, Barbie Baby, Lunchroom, wszelkich prób upolitycznienia związkowych protestów. Bo protesty pracownicze nie powinny służyć realizacji celów politycznych żadnej partii i nie mogą być, cytat, obliczone na zmianę rządu i zwycięstwo danej partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Problem w tym, że Broniarz, wtedy, gdy to mówił w 2013 roku, wspierał rządy Platformy i PSL-u. Dzisiaj robi wszystko, żeby Platforma i PSL powróciły do władzy. Broniarz, tak jak całe ZNP, było kiedyś... Ten Broniarz jest taki podejrzany, bo o tych... Jego wieloletni zastępca, Krzysztof Baszczyński... Nauczyciela źle coś tam gada. Nie doczytać, o co mu chodzi, bo ja to nie mam zamiaru w polityce tak gdzieś włazić. Kazernie nachana na siłę za wszelką cenę, ale ten Broniarz coś tam kręci. Tak. Pan poseł Marcin Święcicki. Zgadzam się z tym i my proponujemy... Pan poseł Marcin Święcicki.
podniesienie o 1/3 pensum oznacza, że 1/3 nauczycieli będzie mniej. I w związku z tym to nie są naturalne odejścia. W ciągu 3 lat nie odejdzie 1/3 w sposób naturalny. W ciągu 4 lat. Nawet w ciągu 4 lat. To jest absolutnie zaniedbanie. Zwolnieniami chcieli przy reformie edukacji i to się nie sprawdziło. Panie, to były zwolnienia. A druga sprawa, 80% nauczycieli domaga się podwyżek. Pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, pan minister Jacek Sasin, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, po drugiej stronie stołu pan poseł Eugeniusz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe i Koalicja Europejska, pan poseł Piotr Apel, Kukiz 15 obok i pan marszałek Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, Porozumienie i też kandydat jedynka na liście Mazowieckiej, prawda? Mazowiecki. Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Europarlamentu. Katarzyna Gujska, dziękuję i zapraszam za tydzień. Siedem razy 24. Minęła godzina 10 w Polskim Radiu 24. Czas na informacje dnia. Jeszcze wiadomości, wszystko u nas jest. Rozmowy rządu z nauczycielami w sprawie podwyżek płac. Spotkanie zaplanowano wieczorem. Premier zachęca do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To w Brukseli rozstrzygają się ważne dla gospodarki kwestie, mówi Mateusz Morawiecki. W informacjach także specjalne oświadczenie brytyjskiej premiera, w nim ostrzeżenie. Zjednoczone Królestwo może w ogóle nie opuścić Unii. Aleksandra Kozera, zapraszam. Rząd i nauczyciele znów usiądą do rozmów o 19 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Rozpocznie się ostatnia, przed zapowiadanym od jutra strajkiem, tura negocjacji. Kto i z jakimi propozycjami przyjdzie na spotkanie, wie Katarzyna Ingram. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w rozmowie z Polskim Radiem zapowiedział, że na dzisiejszym spotkaniu zostaną przedstawione kolejne propozycje dla nauczycieli. Przedstawimy dodatkowe wyliczenia, dodatkowe informacje. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ZNP, FZZ i Oświatowej Solidarności. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz liczy, że propozycja rządu będzie odpowiadała na oczekiwania związkowców. Z tymi pomysłami, które będą korespondowały z oczekiwaniami partnerów w postaci forum i ZNP. Podczas piątkowego spotkania rząd zaproponował porozumienie składające się z dwóch części. Pierwsza to pięciopunktowy plan zakładający m.in. 9% podwyżkę od września. Na takie rozwiązanie zgadza się Oświatowa Solidarność. Druga propozycja rządu to pakt społeczny dla nauczycieli, zakładający zwiększenie pensum nauczycielskiego do 22 lub 24 godzin z jednoczesnym wzrostem wynagrodzeń. Żaden ze związków nie zgodził się na takie rozwiązanie. Katarzyna Ingra, Polskie Radio. Premier zachęca do głosowania w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podczas konwencji w Kadzidle koło Ostrołęki szef rządu tłumaczył, jak ważne z perspektywy polskiej wsi jest majowe głosowanie. Właśnie w Brukseli rozstrzygają się ważne dla gospodarki i rolnictwa kwestie, mówił Mateusz Morawiecki. Trzeba głosować na takich przedstawicieli, którzy zadbają o to, żeby polskie prawo, które jest przyjmowane i które jest niejako dodatkowo wzmacniane przez prawo europejskie, było jak najlepsze. I dla Was, dla polskiej wsi, dla polskich rolników, a więc dla Polski, warto i trzeba koniecznie głosować w maju w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Konwencja PiS w Kadzidle była poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich. Podczas spotkania prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił nowe propozycje dla rolników. W Warszawie konwencję zorganizowała Koalicja Europejska. Głos zabrali liderzy tworzących ją formacji PO, SLD, PSL, Nowoczesnej i Zielonych. Wszyscy zgodnie przekonywali, że będą walczyć o jak najlepszy budżet europejski dla Polski oraz jej wysoką pozycję we wspólnocie. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty w swoim przemówieniu mówił o potrzebnym większym wsparciu dla młodych Polaków. Mamy takie marzenia, żeby nasze dzieci bez względu na to, gdzie urodzone, bez względu na to, jaki będą miały status materialny, miały równy dostęp do edukacji, do kultury, do służby zdrowia. Wybory do Parlamentu Europejskiego za półtora miesiąca, 26 maja. Im dłużej będzie trwało znalezienie kompromisu z opozycyjną partią pracy w sprawie umowy brexitowej, tym mniej prawdopodobne, że Zjednoczone Królestwo w ogóle opuści Unię, ostrzega w specjalnym oświadczeniu brytyjska premier. W dokumencie opublikowanym przez Downing Street Theresa May podkreśla, że istnieją obszary, w których
których strony są zgodne. Również opozycja chce zakończyć swobodny przepływ ludzi, towarów i usług i wyjść z Unii Europejskiej. Wszyscy chcą także chronić miejsca pracy, wylicza premier May. Do tej pory nie udało się jej uzyskać poparcia dla porozumienia brexitowego z Unią. Za jego odrzuceniem głosowała część parlamentarzystów jej własnej partii konserwatywnej oraz demokratycznej partii unionistycznej. Brytyjska premier usiłuje więc uzyskać poparcie partii pracy. Przypomnijmy, Wielka Brytania ma czas do 12 kwietnia, by zdecydować się na Brexit bez umowy albo uzyskać zgodę Unii na przedłużenie członkostwa we wspólnocie.